pięknie. Pani grzebała w DNA tego psa. I co ja mogę zrobić teraz? Ja przyjechałem na garażową wyprzedaż. Czy to tutaj? To u panów? Garażowa wyprzedaż, bo wszystkie garaże pootwierane są. Pani wzięła opinię sąsiadów pod uwagę? To coś poważnego jest? Pomóc panu jakoś? Da pan radę? To mogę podwieźć. Mogę podwieźć, jak pan chce. Pani grzebała w genetyce tego psa. Genetycznie jest ten pies już niepełny. Pula genów została zmieniona. A, czyli pani grzebała, pani się przyznaje. Pan igra z ogniem, widzę. Kiosk zamknięty, a pan czeka. Co się dzieje? No i znalazłem pana w końcu. Halo, gdzie pan zmierza? Pan da spokój, to nie, nic z tego nie będzie. Naprawdę, nie ma co. Da pan spokój, to mam pana. A, męskiemkę. A to można, to szerokości. A jak z kupą? Jak z kupą? Jak z kupą? No w miarę jest, tak? Tak jak trzeba. Czyli nie tam żadna za miękka, za twarda. Odpowiednia. No. Co ma pan na wytłumaczenie swoje? Nie ma pan dołu od dresów. Spodni pan nie wziął, tylko bluzę pan wziął. I jakie ma pan wytłumaczenie? No i mamy skandal. Skandal gotowy. Pan leży, wilka pan dostanie. Pan nie leży, pan wilka dostanie. No, miały być dresami zakładane. A co to za łobuzeria? Panowie łobuzują, widzę. Pan łobuzuje najwięcej. No właśnie, a dlaczego? Pan tu trochę już ucichł. Jakie pan wytłumaczenie ma? W bluzie pan może, ale ze spodniami, a pan ma tylko dżinsy. Dlaczego tak? No i mam panów. Panowie polują na okazję. Pan uśmiechnięty poluje na okazję. Pan zaskoczony w koszuli. Proszę pana, a dlaczego pan zasad nie przestrzega? Halo, co się dzieje? Co to za okularki? Proszę pana. Halo? Zabijają jak okazję. No właśnie, a jaką okazję? Pan tak łypie na każdą. Pan bierze co pod rękę się podwinie. Jak jest okazja, to pan taki się rzuca na nią. Co się dzieje? Wszystko dobrze? Tak? Pani bez pary, pani wszystko dobrze. A u państwa też? Tak? Dobra, to się nie martwię. Bez mikrofonu lepiej. Panowie polują na każdą okazję. My? Tak. My? No tak. Taki czekacie. Jak pan to kurde. Coś... Albo zły adres, no. Albo się nie rozumie. Albo pijany. Nie. Dobra. Za tym samochodem. W walizce ma 16 milionów dolarów. Jedziemy. Nie, niech pan jedzie, nie zdążymy! Nie, 16 milionów dolarów! Nie zdążę. No to ale czasami coś złego zje, czy coś, no to tam ma rozwalenie, czy coś. Aha, no dobra, to nie przeszkadza.